się dzieje? Człowiek chciałby publicystykę poważną uprawiać, człowiek ma talent, przychodzi, a tu jakiś hałas, harmider, o co chodzi? Panie Szymonie, bardzo nam miło, witamy serdecznie. Mediatory 2008. Kołownia, bardzo mi miło. Mateusz Smułka, Gosia Masternak, bardzo nam miło. Jesteśmy tutaj dlatego, pamięta pan takie nominacje, mediatory, pamiętam, nagrody tak, studenckie. Tak. No to my już właściwie mamy wyniki, a te brawa to właśnie dla pana. Jest to pan, dla mnie. Jest pan nawigatorem 2008. No brawa, teraz tylko... powinienem się wzruszyć. Tak. Czy pan jest w ogóle w stanie mówić w takich chwilach? Nie, nie jestem. A wy powinniście już teraz umieć taką... znać taką umiejętność, która się nazywa drutowanie. To znaczy, żeby drutować moje emocje w ten sposób, żeby tylko patrzeć na mnie, i mówić, łapać co, mnie co za rękę i patrzeć mi głęboko w oczy, kiwając głową. I wtedy ja na pewno bym się rozpłakał. To jest medialne. Tak, znaczy to jest pewna umiejętność, którą można nabyć. Możecie mnie drutować, a zupełnie poważnie to chciałem powiedzieć, że jestem bardzo wzruszony. Statuetka się podoba? Tak? Bardzo mi się podoba statuetka, a poza tym jestem bardzo wzruszony, dlatego że jest to nagroda, którą przyznają nie moi wąsaci oraz nie koledzy zgromadzeni w różnych jury, tylko przyznaje tak zwany Vox Populi, czyli studenci, czyli po prostu normalni ludzie, którzy są konsumentami tego, co my robimy, i to jest tym bardziej zaszczycająca, cudowna, wspaniała nagroda, którą postawię sobie w najbardziej honorowym miejscu i dziękuję wam bardzo. Dziękuję też, w takich sytuacjach się komu dziękuję? No, rodzinie. Rodzinie, przyjaciołom oraz matce Whitney Houston. Pełnie poważnie wzruszenie odbiera mi głos, bo to jest tak fajna nagroda właśnie, nie jurorska, tylko przyznawana przez ludzi, i bardzo, 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 bardzo dziękuję. To była część oficjalna. A teraz zanim pójdziemy obejrzeć. Teraz będzie część artystyczna. Ja nie jestem księdzem i nigdy nie będę. Że ja czasami siadam tu, bo to był mój komputer. Mam ADHD kompletny. Tutaj chciałbym podziękować sekretariatowi redakcji Newsweeka, że jeszcze odbiera ode mnie telefony. Im człowiek starszy jest w tym zawodzie i im bardziej w tym dłubie, tym bardziej widzi, jak jest głupi. Tak, leci garderoba, wszyscy stają. Jeżeli ja mam mówić do człowieka, to nie mogę do niego mówić z góry albo z dołu, tylko muszę mówić do niego mu w twarz po prostu. Znaczy normalnym językiem, jakiego on używa. A my dyskurs o religii sprowadziliśmy do języka z jednej strony takiego szalenie koturnowego, takiego nieprawdziwego, nieistniejącego, takiego po prostu na najwyższym on, a na dole po prostu skandale, tak? Księża gwałcący ministrantów i grubi jeżdżący drogimi samochodami. I gdzieś po środku my jesteśmy, którzy przeżywamy tę swoją wiarę, prawda? Wcale ja, nie wiem, większość moich znajomych albo ludzi, z którymi się stykam, nie ma takiego doświadczenia, że księża są wyłącznie grubi pedofile i jeżdżą drogimi samochodami. Większość też nie należy do kół żywego różańca, ani do wspólnoty życia chrześcijańskiego, ani do ruchu rodzin nazaretańskich. A mimo wszystko jakieś potrzeby religijne mają. I teraz mi się wydaje, że istnieje bardzo duże pole do zagospodarowania dla tak zwanych normalesów, którzy gdzieś tam w sobie odkrywają jakąś potrzebę pozmagania się z jakimś pytaniem o duchowość, o wiarę. Może niekoniecznie od razu w kościele katolickim, ale coś, byli w nim wychowani i coś w nich świta. Przecież to jest mega, przepraszam w cudzysłowie, rynek też dla kościoła, tak, w sensie duchowym, który bardzo często jest pomijany. My się zajmujemy w kościele dorzeźbianiem Wenus z Milo, tak, wygładzaniem kantów rzeźb już pięknie wyrzeźbionych, alabastrowych, a tymczasem ludzie nas mijają, tak, w ogóle, bo my jesteśmy zamknięci w tym kościele i się nawzajem tam pieścimy. Ma pan taki jeden talent, przez który nie przyjedzie pan na galę. Tak, mam talent i to jest właśnie tak, mam talent. My specjalnie kończymy galę, tak koło maksymalnie gdzieś przed 20, no to ja bym żeby prosił. Wszyscy mogli zdążyć. No to ja tylko prosił. Jeszcze jest pytanie, na kogo mają wysłać SMS. No tak, na mnie. Ale żeby wygrał ten talent. To nie wiem. Nie, to każdy ma oczywiście swoje. Jakiś typ? Mi się strasznie podobają ci audiofilsi. Tych 9 kolesiów, którzy kompletnie bez żadnych instrumentów są w stanie zaśpiewać dowolnie każdy przebój od pewnie piśmiennictwa muzycznego epoki 18 dynastii w Egipcie, aż po jakieś współczesne utwory. To naprawdę jest duża umiejętność. No pewnie jakby ci śpiewający ludzie są jakoś najbliżej zwycięstwa, ale strasznie jestem ciekaw, a może się przełamie, a może ktoś inny, a może jakiś inny talent. No zobacz. No, mam nadzieję, że spotkamy się na castingach do drugiej edycji, prawda? Ja myślę, że spróbujemy. No, tak. Już przeszliśmy przez bojowy. Prowadzących, przepraszam. Nie, no oczywiście. Nie, no, możecie również uczestników. No, to jest właśnie to spróbujemy. Jak nie przejdziemy, to potem poprowadzimy. To zupełnie tak jak my z Marcinem. Tak. Do niczego innego się nie nadawaliśmy. Tak, Oliwier Janiak miał zajęte terminy, więc poproszono nas. Także rozumiem, ale jest dobrym skutkiem. Jeszcze raz bardzo gratulujemy. Jesteśmy bardzo zaszczyceni, że mogliśmy się spotkać. Dziękujemy. To naprawdę jest wielka rzecz i jeszcze raz wam bardzo, bardzo dziękuję.